z ziemi wszystko wygląda takie łatwe, a tak naprawdę jest to współpraca dwóch ssaków, czyli człowieka i konia. I już rozpoczynamy przejazd, a oglądamy teraz Ole Wójcik. Teraz zawodniczka najeżdża na drążki. Wielkie brawa, super. Lidię Dziopa, bo Emilii nie ma. Także widzimy Lidię Dziopa. Lidia dostała sygnał, także możemy rozpoczynać. Rozpoczynamy od literki A, a zakusujemy. Możesz zdjąć nawet to. Bo już nie potrzebujesz. Idę do Zosi. W kasku jak między do Zosi tamtej, nie, której? No to już tego. Ja może zaniosę to do szafy. O, tu macie w tego zawodniczka. Zawodniczka zapomniała o kole, bo co powinno być koło. Także mówię, to jest duże obciążenie psychiczne, to jest stres. Zawodnicy są tak przejęci, to są najczęściej pierwsze ich starty, że sami zapominają o niektórych rzeczach. Jakby zawodniczka poprawi to, chce miało być zakusowanie i koło. I po kole dopiero koło jest w tej siadzie i po kole najedziemy na drążki. Zawodniczka zrobiła koło w kalopie, teraz idziemy kursem do tory M. Narożniku, tak, zagalopowanie.
i rozpoczęliśmy. No i duże brawa. Była to Ania Cichopek na koniu Wezyr. I już zaczęła zafusowanie 7. Dobrzymy do C. C robimy koło w półsiadzie. Za to również zawodnik dostaje 7, trochę za szybko przeszła do tego półsiadu. Teraz jedziemy na drążki. Drążki 6, trochę było krzywo. Zawsze najeżdżamy na środek. Pust ćwiczebny 8, zagalopowanie 8. Ładny, równy galop. Tu pomiędzy A i F. Przechodzimy do pusa, to było za 7. M jest pół volta. Tu jest 8. A jest półsiad. Najazd na drążki, to było za 8. To było za galopowanie. Takie na raty, to czyli 6. Pusa trochę za późno, czyli 6. Zaczynamy slalom. Slalom jest 8. Zatrzymanie trochę za daleko, powinno być idealnie na środku między drążkami, czyli zatrzymanie 6. Była to Marta Sans-Waver na koniu Eufrat z numerem 5. Witamy już Klarę Gonciarz na szpicu. Klara szybciej się przygotowała, chociaż była na liście jako 8. Klara rozpoczęła kusem za zakusowanie 6. Co robimy? Półsiad i koło. Koło w półsiadzie staramy się robić bez anglezowania. Tu za 7.
wjeżdżamy na drążki, staramy się na środek w przesiadzie, tu dajemy 8, wszystko było ok. Ta plus ciczewny to było 7, zagalopowanie. Galop w pełnym siadzie dookoła. Prawdopodobnie nawet wypadł z trzemi, ale nieźle sobie radzi. To było za 6. Teraz było przejście do pusa za 7. Potem robimy pół voltę, 8. Ładna pół volta. A pół siad, przyjazd na drążki. To było 8. Zagalopowanie. Trochę wyśnione. Czyli 5. Przejście było 7. Jedziemy slalom. Slalom w pusie ciczewnym, czyli tak zwanym pełnym siadem. Slalom był 7. I zatrzymanie 8. I duże brawa. I witamy Tamarę Ferenc na wezyrze. Tamara się już uchłoniła, także możemy rozpoczynać. Tamara zakusowała za 7. Usiadł trochę za szybko. Też 7. Najazd na drążki 7. Ciczewny 8. Zagalopowanie 7. Przejście 8. Wolta 8. Półsiad 8. No jest na drążki. Zagalopowanie 7. Przejście do pusa 8. Teraz będzie slalom. Slalom 8. I zatrzymanie się 7. I duże brawa. Jerzy, ile masz lat? Jerzy ma 9 lat, także poradzi się na pewno świetnie. Zaczęliśmy kłusem za 7. Drążki 7, kus ciczewny 8, zagalopowanie 7,
30 do plusa 8. Uwolta trochę za szybko. To było 6. Teraz półsiak i najazd na drążki. Troszkę za szybko, zwolni trochę Jerzy. To było za 6. Spokojnie, wygalopowanie ze złej nogi. Teraz dobra noga jest na prawo. Czyli 6. Przejście do plusa 8. Teraz slalom. Jeszcze jak to mężczyzna chce wszystko zrobić najszybciej, najlepiej slalom 8. I zatrzymanie. Trochę za daleko wyjechał. To przez to tempo. Czyli 5. Duże brawa, dobra zabawa. Zosia zakusowała. Zakusowanie za 7. Najważniejsze jest, żeby się rozluźnić, żeby się nie stresować. Koń to też wyczuwa, jeżeli się stresujemy. Teraz Zosia robi koło w półsiadzie. Zosia jest bardzo ambitna. Koło było za 8. Trochę koń się potknął, czyli 7. Czyli 8, zagalopowanie 8. Przejście do plusa 7, trochę za szybko. Wolta 8. A półsiad, idziemy na środek drążków. Teraz już lepiej 8. Zagalopowanie i galop półsiadzie. Tutaj zawodniczka sobie trochę pomaga, wsiada w siodło, czyli 6. Przejście do plusa 7. Slalom bardzo ładny, blisko słupków, czyli 8. I zatrzymanie bardzo ładne, czyli 8.